Moi drodzy, rozważamy Boże Słowo. Chciałbym przeczytać na wstępie pewien fragment, dwa fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy znajduje się w pierwszej Księdze Królewskiej, w 18 rozdziale. Będę czytał werset 30. Eliasz wezwał lud. Podejdźcie do mnie. A gdy lud podszedł, on najpierw naprawił zburzony ołtarz Pana. Bardzo ważne słowa. Kiedy czytamy historię Eliasza związane z Górą Karmel, chyba najczęściej myślimy o wielkich wydarzeniach, które się działy, ogień z nieba, modlitwa, ale zaczęło się w taki sposób. Eliasz wszystkich zgromadził i odbudował, to smutne, ale ołtarz Pana, który został wcześniej zburzony. On go odbudował. Kiedy spoglądamy na inny fragment Pisma Świętego, Księgę Izajasza, 58 rozdział, czytam werset 12, gdzie czytając już o zupełnie innym pokoleniu, jest powiedziane: Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Ludzie budują pomniki. Jak myślimy, co jest powodem, że ludzie budują pomniki? Różne są odpowiedzi, bo i różne mogą być intencje budowania pomnika. Ale na ogół pomnik ma za zadanie nam o czymś przypominać. Przypomina nam o jakimś wydarzeniu, przypomina nam o jakiejś postaci, przypomina nam o czymś, co ktoś uważa, że warte jest upamiętnienia. Pomnik każe nam o czymś pamiętać. Ale tak sobie pomyślmy, kto tak naprawdę zaczął budować pomniki, człowiek czy Pan Bóg? Pomyślmy. Nie musimy odpowiadać. Ale rzeczywiście, kiedy spoglądamy na sam początek Pisma Świętego, to widzimy coś niezwykłego. Widzimy dwa szczególne pomniki, które buduje Pan Bóg. I pozwólcie, że znowu przeczytam dwa fragmenty Pisma Świętego, tym razem z pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Najpierw pierwszy rozdział, werset 20 i 27, 27 i 28 mówi tak. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. A drugi fragment to ten, który znajdujemy na początku drugiego rozdziału, werset drugi i trzeci. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Bóg na samym początku tworzy dwa pomniki, które istnieją aż do dnia dzisiejszego. Mówimy święty dzień, pamiątka stworzenia, ale też czytamy o małżeństwie. Trochę to dziwne, ktoś powie, dziwne te pomniki, no bo kiedy mówimy o siódmym dniu tygodnia, to z czego ten pomnik został uczyniony? Bóg jest oryginalny. Bóg uczynił ten pomnik z czasu. Nie czas, żebyśmy teraz mówili o tym, dlaczego nie z kamienia, dlaczego nie ze złota, dlaczego nie z czegoś innego kosztownego. Bóg uczynił ten pomnik z czasu. A kiedy mówimy o małżeństwie,
A to jest też taki wyjątkowy pomnik, bo mówimy o żywym pomniku, który Bóg czyni. Pamiątka czegoś wyjątkowego. Dlaczego Bóg stworzył ten pomnik, który jest sabatem? Dlaczego stworzył Bóg z czasu? Bóg, kiedy dawał przykazania na górze Synaj, użył takiego szczególnego słowa: pamiętaj. Bóg mówi: pamiętaj, kto jest twoim stworzycielem. Ale kiedy patrzysz na otaczający cię świat, to też pamiętaj, że to wszystko wyszło z ręki Pana Boga. Tak było na samym początku i takie były Boże intencje. A dlaczego Bóg powołał rodzinę? Dlaczego Bóg powołał małżeństwo? To nie mógł Bóg stworzyć na samym początku 5, 7, 10 miliardów ludzi? To jest dziwne pytanie. Wiadomo, że Bóg może wszędzie, a jednak rozpoczął od Adama i Ewy. Pomyślmy, jakie z tego wynikają wnioski. Kiedy apostoł Paweł rozmawia z ludźmi, próbuje im zwiastować Ewangelię w Atenach, to w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i 26 wersecie znajdujemy taką ciekawą jego argumentację, ciekawy sposób myślenia, spoglądania na rzeczywistość. 17 rozdział, werset 26 mówi: z jednego też wyprowadził każdy rodzaj, każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania. Mówi tutaj nawet o wielkich narodach, ale kiedy tak idzie do źródła, to stwierdza wyraźnie, to wszystko jest z jednego. Jaki z tego wniosek? No bardzo prosty. Bóg chciał od samego początku, abyśmy mieli takie poczucie więzi. Abyśmy pamiętali, że w takim założeniu Pana Boga my jesteśmy jedną rodziną. To prawda, istnieją narody. Istnieje jakieś przywiązanie do kraju, w którym się urodziłem, do języka, którym wychowałem się, ale rzeczywistość Boża jest taka, że jesteśmy jedną rodziną. Nie ma ludzi lepszych i gorszych. Nie ma nadludzi i podludzi. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną. I kto jak kto, ale chrześcijanie, to jest taki lud, który Bóg powołał do tego, żebyśmy właśnie o tym dobrze pamiętali. Ale moi drodzy, z pomnikami jest tak. Temu towarzyszą pewne takie jakieś zasady, jakieś fakty związane z pomnikami. Czasami dochodzi do wymiany pomników, do zamiany pomników. I znowu nie chcę, żebyśmy rozpoczęli dyskusję na ten temat, ale zastanówmy się, przypomnijmy sobie może, kiedy ludzie zmieniają pomniki. No czasami można sobie uświadomić, że ten człowiek na pomniku wcale nie był taki wyjątkowy. No więc dokonuje się zmiany. Być może. Ale to są takie przypadki pojedyncze, gdzieś tu, gdzieś tam. Natomiast czasami tak bywa, że następuje taka masowa wymiana pomników. Usuwanie jednych, stawianie drugich. Dzieje się tak wtedy, kiedy dochodzi do zmiany władzy. Bardzo młodzi ludzie tego może nie zauważyli w naszym kraju, ale ja pamiętam, kiedy zmienił się ustrój. Nagle okazało się, że te pomniki, wielkie monumenty, które stały, które wychwalały ojczyznę, która wtedy była dla ludzi krajem, w którym się urodzili, nagle okazuje się, istniała potrzeba pilnej wymiany pomników. Ci, którzy byli gloryfikowani do tej pory, musieli spaść z tronu, a na ich miejscu postawiono inne postaci. Zmieniła się władza. Zmieniają się pomniki. Na ziemi też wydarzyło się coś dramatycznego. Na ziemi też nastąpiła zmiana władzy. Patrzymy na historię ziemi i na samym początku widzimy, że człowiek odrzucił autorytet. Człowiek odrzucił panowanie Boga jako swojego stworzyciela i wybrał panowanie szatana. Pan Jezus pewnie nie chciał nadawać diabłu jakiegoś szczególnego autorytetu, ale powiedział o nim, że jest to książę tego świata. Nagle on zaczyna na tej ziemi rządzić.
Jaki jest cel diabelskich tych różnych działań? No, bardzo różne, bardzo różne, ale wszystko idzie w jedną stronę. On chce zatrzeć na ziemi wszystkie ślady Pana Boga. Na pewno chce zniszczyć w świadomości ludzkiej Boga jako takiego. Jednym z jego zadań to jest przypisanie Bogu jego cech, szatańskich cech, po to, żeby ludzie zaczęli spoglądać na Pana Boga i go albo nie rozumieć, albo go nienawidzić. Tak właśnie robi szatan. Może dziwić fakt, że w tej rzeczywistości szatan zaatakował siódmy dzień, sobotę, jako pamiątkę Bożego stworzenia? Ten szczególny pomnik stworzony z czasu? No raczej nie powinniśmy się tym dziwić, bo taki jest jego zamysł. Ale kiedy patrzymy na historię, to widzimy też pewną taką bardzo przykrą taktykę, jaką się posłużył. Bo diabeł posłużył się ludźmi religijnymi. Najpierw gdzieś w Starym Testamencie, może nie będziemy mówili o całej historii, ale wiemy o tym, że z tego świętego dnia uczyniono coś bardzo dziwnego, coś męczącego, coś niezrozumiałego, jakiś ciężar, który człowiek chciał na siebie wziąć, ale nie mógł tego udźwignąć. Zdeformowano czas, który Bóg dał na pokój, na odpoczynek, na zadowolenie, na szczęście, na rzecz, co mi wolno, czego nie wolno, niekończące się przepisy. Ale sabat jako siódmy dzień tygodnia jeszcze obowiązywał. Natomiast przyszedł moment, w którym zrobiono krok dalej. Tym razem diabeł posługuje się chrześcijanami, którzy zamieniają święcenie siódmego dnia tygodnia na święcenie pierwszego dnia tygodnia. Dlaczego? Na początku mówi się w sposób taki czasami brutalny. My chcemy się różnić od Żydów, ale to źle brzmi. Więc ukuwa się inne przekonanie, że to wszystko na pamiątkę tego, że Jezus Chrystus pierwszego dnia tygodnia zmartwychwstał. Ładnie brzmi? No całkiem ładnie. Czy znajdujemy poparcie dla tych słów w Słowie Bożym? Nie. Ale przyjęło się. Ale się przyjęło. Kiedy myślę o tym, to widzę też, że Bóg postanowił, bardzo pragnął odbudować ten zburzony pomnik, który kiedyś powstał. I tak jak czytałem już z księgi proroka Izajasza, przeczytam jeszcze raz, ale nieco dłuższy fragment. Będzie to 58 rozdział od wiersza 12 do 14. Gdzie prorok Izajasz mówi: Twoi ludzie odbudują odwieczne ruiny. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiającym wyłomy, odnowicielem ścieżek do przystani wytchnienia. Jeżeli się powstrzymasz od łamania szabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu i nazwiesz szabat swą rozkoszą, a świętość Pana dniem zasługującym na cześć i uczcisz go, wstrzymując się od swych własnych spraw, od zaspokojania własnych przyjemności i od prowadzenia pustych rozmów, wtedy ja, Pan, będę Twoją rozkoszą. Zadbam o Twoje pełne powodzenie i dam Ci się cieszyć dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, gdyż tak usta Pana przyrzekły. Bóg mówi o tym, że chce coś naprawić, jakieś odwieczne fundamenty. Chce doprowadzić nas do takich ścieżek wytchnienia, do takiej przystani wytchnienia. Między innymi właśnie odbudowując pomnik, który już na początku Bóg zbudował. Spoglądając dużo dalej, gdzieś w tą ostatnią proroczą księgę Pisma Świętego, widzimy, że właśnie w czasach ostatecznych Bóg chce znowu odbudować swój autorytet. I w 14 rozdziale księgi Apokalipsy, w wersecie 6 i 7 czytamy: Zobaczyłem kolejnego anioła, leciał środkiem nieba, niósł odwieczną dobrą nowinę, aby ją głosić mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Wzywał on donośnie:
Uszanujcie Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Pokłońcie się temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. I to jest właśnie zadanie Kościoła. Na oczach ludzi odbudować ten zburzony ołtarz Pana. Tak właśnie to Bóg zaplanował. Czy szatan daje za wygraną? On się godzi na to, że ktoś się schyli po te rozwalone kamienie i odbuduje ten ołtarz? No, nawet Apokalipsa mówi, że nie będzie lekko, że ci, którzy w jakiś sposób chcą oddać chwałę temu, który stworzył ich i stworzył cały ten świat, mogą liczyć się z przedziwnym traktowaniem, o czym na przykład możemy przeczytać w 13 rozdziale, w wersecie 16 i 17. Druga bestia sprawiła, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć na sobie znamię, imię bestii lub imię, lub liczbę jego imienia. Z jednej strony Bóg mówi, uszanujcie Boga, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię. To jest takie mocne nawiązanie do przykazania, czwartego przykazania, które mówiło o świętym dniu. A z drugiej strony istnieje alternatywa. Ludzie mogą żyć na tej ziemi spokojnie. Mogą korzystać z dóbr, jakie wypracowali sobie na tej ziemi. Muszą tylko się na coś zgodzić, przyjąć jakiś znak. Uznać inny pomnik. Uznać inny pomnik. Ale Kościół ma jeszcze jedno zadanie. Kiedy spoglądamy na ostatnią księgę Starego Testamentu, jest powiedziane tutaj w 3 rozdziale Księgi Malachiasza, w wersecie 23, 24, tak. Oto ja ześlę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Wyjątkowe zadanie, które leży przed Eliaszem? No my wiemy, że Eliasz żył dużo wcześniej, to prawda. Jest to niezwykły, bardzo wyraźny, bardzo ważny symbol. Bo widzimy Eliasza gdzieś tam właśnie w tych księgach królewskich jako proroka, który bronił Bożego autorytetu, który występował w jego obronie, który, jak czytaliśmy, odbudował ten zburzony ołtarz Pana, który przywrócił w swoim pokoleniu prawdę o Bogu, który ich stworzył. Kiedy spoglądamy na Nowy Testament i Pan Jezus nauczał, chodził wśród ludzi, to widzimy, że Bóg Eliaszem nazwał jednego największego proroka, jaki się na tej ziemi urodził. A czytamy o tym w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. W wersecie 12, 13 czytamy: mówię wam, Eliasz już przyszedł, lecz nie rozpoznali go i zrobili z nim to, co chcieli. Podobnie synowi człowieczemu zadadzą wiele bólu. Wtedy uczniowie zrozumieli, że chodziło mu o Jana Chrzciciela. On też pełnił taką rolę jak kiedyś Eliasz. Ale werset 11 jest jeszcze bardziej ciekawy, bo jest powiedziane: on zaś odpowiedział, rzeczywiście Eliasz ma przyjść i wszystko naprawić. To jest taka zapowiedź, że proroctwa się wypełnią i powstanie ruch, który znowu upomni się o Boga i będzie po prostu odbudowywał ten zburzony ołtarz Pana. Mówimy dzisiaj o pomnikach. Sobota, święty dzień, małżeństwo, to też jest pomnik, który ustanowił Pan Bóg na samym początku. I mówimy niby o dwóch pomnikach, ale one są ze sobą bardzo mocno związane. Bo dla kogo jest uczyniony sabat? No dla człowieka. A małżeństwo? No dla człowieka.
Sabat jest ustanowiony w gruncie rzeczy dla rodziny. Sabat mówi mi, jako człowiekowi, o takiej godności, jakiej dostąpiłem. Ja nie jestem na tej ziemi dziełem przypadku. Nie jestem dziełem przypadku. Nie żyję też sam dla siebie. Sabat jest darem dla rodziny. Jest takim czasem na najważniejsze związki, jakie na tej ziemi można mieć. Związek z Bogiem, z mężem, z żoną, z dziećmi. Dobry czas. Wyjątkowy, taki wolny. Tylko dla nich. Kiedy spoglądamy na rodzinę, to znowu, patrząc przez pryzmat tego wszystkiego, jak to Bóg ustanowi, widzimy, że my jako dzieci Boże jesteśmy istotami społecznymi. Nie żyjemy dla siebie, żyjemy też dla innych. A moja rodzina mówi mi o tym, że Bóg chce mojego szczęścia. Że ten Bóg chce, ażebym tym szczęściem dzielił się też z innymi ludźmi. Dlaczego nie? Bo szczęście jest jakoś tak dziwnie podzielne. Ale spoglądając na takie jeszcze głębsze myśli, Bóg mówi, że jeżeli naprawdę wejdziesz w to szczęście, które Bóg ci daje, jeżeli uznasz i zasmakujesz bycia przy tych prawdziwych pomnikach, które będziesz budował każdego dnia, to zobaczysz taką niezwykłą miłość Boga do ludzi. Bo to jest właśnie taki obraz, jaki poprzez chociażby małżeństwo można bardzo wyraźnie zauważyć. Także rolą Kościoła jest odbudowywanie zburzonych pomników sabatu, małżeństwa, rodziny. Chociaż powiem wam, że tak przygotowując się do tego rozważania, nie było mi lekko. Bo trochę na tej ziemi przeżyłem i wiem, jakim atakom diabeł poddał rodzinę. Ja teraz w żaden sposób nie chcę nikogo oceniać, tym bardziej osądzać. Jest mi po prostu przykro, że diabłu tak bardzo udało się uderzyć w to, co Bóg uczynił jako takie święte. Ludzie się rozwodzą z różnych powodów. Znowu tego nie oceniam, ale okazuje się, że ludzie wierzący też. Niektórzy w małżeństwo jeszcze wierzą, a inni już w to małżeństwo nie wierzą. Patrzy się na to jako na coś, co już jest przestarzałą instytucją. Niektórzy smakują innych rzeczy. Myślą sobie może wolny związek, bez zobowiązań, gdzie ja jestem ważny. Dostaję to, co mnie interesuje. Wykoślawiło się wiele. Czy ludzie są szczęśliwi w tych innych, różnych związkach, które mają zastąpić małżeństwo? Nie chcę mówić o nieszczęściach. Wiemy, jak jest, znamy życie. Ale znowu warto zastanowić się nad taką taktyką diabelską. Znowu takie dwie fazy, dwie formy ataku na małżeństwo. W pierwszym takim ataku dochodzi do takiego wykoślewienia małżeństwa. Do takiego stopnia, że niektórzy ludzie mówią, no nie da się żyć w więzieniu do końca swoich dni. Więzienie to dobry przykład małżeństwa? W żaden sposób. Ale niektórzy robią sobie z tego żarty, mówiąc, to jest kiedyś przysłuchiwałem się rozmowie ludzi, którzy mówią sobie, jak można stać na ślubnym kobiercu i mówić, że będę cię kochał i szanował aż do śmierci? Jak można się takiemu zobowiązaniu poddać w ogóle? Jak można stać na ślubnym kobiercu i nie myśleć w taki sposób? No więc najpierw się wykoślawia obraz małżeństwa, a później stawia się inny pomnik. Coś, co jest w zamian. Może nie miejsce, żeby o tym mówić, ale ponoć istnieje taka możliwość, żeby sobie w internecie znaleźć stronę, gdzie ludzie umawiają się na niezobowiązujący seks. Wszyscy są zadowoleni. Każdy myśli o sobie.
Kiedy o tym usłyszałem, to myślę sobie, możliwe to, no właściwie to, co ma być naiwne, no pewnie możliwe. Ludzie szukają alternatyw. Bóg czyni coś świętego i człowiek sobie robi coś, co też jest namiastką związku, relacji. Ale jest to związek, który tak na dobrą sprawę służy budowaniu własnego ego. Gdzie jestem ja, moje potrzeby, a druga osoba. Żyjemy w czasach, w których trzeba przekonywać, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, zawarty w obecności Pana Boga. Dziwne rzeczy się dzieją, ale w czasach ostatecznych Bóg powołuje proroka Eliasza, między innymi właśnie po to, aby odbudował ten zburzony ołtarz Pana, ażeby naprawił ten zniszczony przez szatana pomnik małżeństwa i rodziny. Zobaczcie, tak jak jest powiedziane w tej księdze Malachiasza. On zwróci serca ojców ku synom, serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Wieki później apostoł Paweł mówi, małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nie skalamy. Tak jak wspomniałem wcześniej, to małżeństwo to coś wyjątkowego. W zamyśle Pana Boga to jest taki obraz tego, co łączy tego związku między Bogiem a człowiekiem. Jest to związek oparty na miłości, wierności, na posłuszeństwie, na szacunku. Jak bardzo? Może spójrzmy na pewne słowa, które znajdują się w Księdze Izajasza. W 54 rozdziale, z tego rozdziału przeczytam kilka wersetów, od 5 do 10. Zobaczcie, jak traktuje Bóg ludzi. To dlatego, że twoim mężem jest twój Stwórca. Jego imię Pan Zastępów. Twoim odkupicielem Święty Izraela, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż jak żonę porzuconą i przygnębioną na duchu wezwał cię Pan. Jak żonę z młodości, którą się odrzuciło, mówi twój Bóg. Na krótką chwilę cię porzuciłem, lecz w wielkim miłosierdziu cię zgromadziłem. W przypływie gniewu zakryłem przed tobą twarz na chwilę, lecz w wiecznej łasce okazałem ci litość, mówi Pan, twój odkupiciel. Bo jak w czasie potopu za Noego, tak teraz postąpię z tobą. Jak wtedy przysiągłem, że woda nie zaleje już ziemi, tak teraz przysięgam, że już nie będę gniewał się na ciebie, nie będę cię karcił. Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Bóg i człowiek, jaki to związek? Ile to razy Boga obrażaliśmy? Ile razy mu kłamaliśmy? Mówię o ludziach, nie mówię teraz o tobie. Ile razy byliśmy mu niewierni? Ile razy zawodziliśmy, a on? W głowie się nie mieści, prawda? Nawet jeżeli na chwilę zakrył swoją twarz, to jak ja mogę w swojej litości się od was odwrócić? Coś niezwykłego. Bóg, używając przenośni, mówi, jestem twoim małżonkiem. A to dobry mąż. Prorok Jeremiasz. W 32 rozdziale, w wersecie 40 i 41 mówi tak. I zawrę z nim wieczne przymierze, że już się od nich nie odwrócę, lecz zadbam o ich powodzenie, a bojaźń przede mną włożę w ich serca, aby już ode mnie nie odstępowali.
i będę się cieszył nimi i darzył ich tym, co dobre i zasadzę ich w tej ziemi na stałe, czyniąc to z całego serca i z całej mojej duszy. Długo by mówić o Panu Bogu. Troszczymy się tak o swoich mężów, o swoje żony, o swoje dzieci. Czytamy o Bogu, podziwiamy. Czy w rodzinie stawiamy na pierwszym miejscu dobro i szczęście tych, którzy ze mną tę rodzinę tworzą, czy może myślę, że wszystko powinno się kręcić wokół mnie? Dobre pytanie, prawda? Prawdziwe. Życie. Spoglądamy na Biblię i widzimy tutaj mnóstwo dobrych rad. To jest taki dobry podręcznik, który mówi o różnych prawdach, zasadach, które mówią o tym, jak dom może być takim miejscem, które jest najszczęśliwszym miejscem na ziemi. Miejscem, gdzie mąż i żona znajdują prawdziwe szczęście. Także 2 lata po ślubie i 4 lata po ślubie. I kiedy mają 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego i są dalej szczęśliwi, bo ich miłość jakoś tak dziwnie się rozwija cały czas. Możliwe? Możliwe. Kiedy myślimy o tym miejscu, które jest naprawdę takie wyjątkowe, pomyślmy o dzieciach. Czy czują się kochane? Czy czują się wartościowe? Czy w ojcu i w matce znajdują jakieś takie wsparcie? Czy w ogóle widzą w nich dobry przykład? Wiecie, łatwo mówić o Bogu, zachwycać się Jego miłością, Jego dobrocią, tym wszystkim, co On dla nas robi, ale Bóg przecież mówi o tym po to, żeby chyba nas czymś zainspirować. Ten podziw rozlewa się później na taką codzienność, na taką rzeczywistość. Dlatego, moi drodzy, jak powiedziałem wam, dla mnie mówienie o rodzinie to jest z jednej strony wielka radość, ale kiedy tak patrzę na to wszystko w kontekście tego, co się dzieje na świecie, jest mi po prostu ciężko na duszy. I modlę się o to, żebyśmy jako ten Boży lud mogli naprawdę i z zapałem odbudowywali ten zburzony pomnik, jakim jest na przykład święty sabat, aby był dniem prawdziwego pokoju, szczęścia, odpoczynku, takiego zadowolenia. Modlę się o to, żeby Bóg pomagał nam, jako ludowi Bożemu, odbudowywać ten zburzony pomnik w postaci małżeństwa, które Bóg uczynił na samym początku jako coś, co naprawdę miało być i w zamyśle Bożym jest czymś naprawdę przepięknym. Ale nad wszystko modlę się o to, żeby Bóg dał mi siłę, żeby Tobie, nam dał siły do tego, abyśmy w tym wszystkim potrafili robić to, co się Jemu podoba. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo tego potrzebujemy. Żebyśmy byli dobrymi ojcami, dobrymi matkami, ojcami, dziećmi. Tak jak to czytamy, niech spełnią się słowa, taki plan Boga zapisany w ostatnich słowach Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku ich synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To jest daleko idące. Bóg pragnie naszego szczęścia, pragnie naszego zadowolenia. I na samym początku ustanowił coś, co temu szczęściu, zadowoleniu i takiemu spełnieniu na ziemi naprawdę skutecznie służy. Odbudowujmy pomniki, które czasami są zburzone, ale są to pomniki Boga, który naprawdę może uczynić coś wyjątkowego w naszym życiu, jeżeli wejdziemy na te ścieżki, które On wymyślił, ustanowił dla takiego naszego spełnionego życia. Amen.